Leśne kościoły w Beskidach, miejsca ukryte na zboczach gór, kilka drewnianych ławek, kamień z wyrytym wersetem, pamiątkowa tablica. Prowadzą do nich leśne ścieżki, czasem trudne do odnalezienia, można zabłądzić lub nie zauważyć znaków. Czym były leśne kościoły? Dlaczego powstały i jacy ludzie się w nich modlili? Czy nadal o nich pamiętamy? Spróbujmy znaleźć do nich drogę. Kamień na równicy, Ustroń. Kamień na zboczu równicy, prawdopodobnie najstarszy, najbardziej znany i najwcześniej odkryty leśny kościół. Możemy do niego dojść czerwonym szlakiem z centrum Ustronia albo z Ustronia Polany. Najprostsza droga prowadzi od schroniska na równicy stromą ścieżką w dół. Znajdziemy tam kamień, który kiedyś był ołtarzem. Na nim wyryty jest tekst z drugiej księgi Mojżeszowej. Zzuj obuwie twe, albowiem miejsce, na którym stoisz, ziemia święta jest. Tutaj, na stromym stoku góry, spotykali się w XVII wieku ewangelicy, którzy musieli ukrywać się ze swoją wiarą. Dla tych ludzi, którzy tu przychodzili, było to miejsce święte. Kościół ukryty pośród drzew. Na pamiątkę tych czasów co roku w czerwcu odbywa się nabożeństwo przy kamieniu. Przypada ono w dniu święta Bratniej Pomocy imienia Gustawa Adolfa, w ten sam dzień co katolickie święto Bożego Ciała, jest dniem wolnym od pracy. Za kamień na Czantorii, Czechy. Kościół w Nytku został zbudowany w 1576 roku jako kościół ewangelicki. Jest jednym z najstarszych drewnianych kościołów na Śląsku Cieszyńskim. Początkowo ewangelicy mogli wyznawać swoją wiarę bez przeszkód. Co więcej, w połowie XVI wieku w księstwie cieszyńskim ewangelicy stanowili większość ludności. Powstawały ewangelickie kościoły i szkoły. Kiedy jednak nastąpił okres kontrreformacji, w 1654 roku ten drewniany kościół został odebrany ewangelickim parafianom, podobnie jak i 50 innych kościołów. Protestanci nie mogli się już modlić w swoich kościołach, nie mogli nawet spotykać się na wspólnej modlitwie w domach. Nie wolno im było czytać ani posiadać Biblii, śpiewników, ani żadnych innych książek ewangelickich. Za kamień to jedno z trudno dostępnych miejsc na zboczach gór, gdzie gromadzili się na modlitwie i nabożeństwach ci, którzy chcieli pozostać wierni swej religii. Jego nazwa nawiązuje do wielkiej skały, za którą ukrywali się zebrani ludzie. Na starym kamieniu można zobaczyć ślady wyrytego przed wiekami krzyża. Z kolei na skalę umieszczono tablicę pamiątkową ku czci księdza Jerzego Trzanowskiego. Był to znany pisarz religijny z początku XVII wieku, autor śpiewnika Sitara Sanctorum. Spowiedzisko, Leszna Górna. Spowiedzisko to jedno z miejsc, do których najłatwiej dotrzeć. Leży niedaleko drogi pomiędzy Cisownicą i Leszną Górną. Można tu też dojść leśną drogą z Nytku, z Czech. Co roku odbywają się tu piękne leśne nabożeństwa, które przygotowują księża i parafianie z okolicznych miejscowości – Goleszowa, Cisownicy i Lesznej. Po raz pierwszy, jak dotąd jedyny, mieliśmy okazję wziąć udział w nabożeństwie odprawianym przez panią diakon. Na pustej polanie pojawiają się ławki, kamienne głazy zamieniają się w ołtarz, a śpiew chóru jeszcze bardziej ubogaca nabożeństwo. Jest to prawdopodobnie jedyne nabożeństwo w lesie połączone ze spowiedzią i komunią świętą. Do tej tradycji nawiązuje nazwa leśnego kościoła – spowiedzisko. Po skończonym nabożeństwie polana pustoszeje, rozchodzą się ludzie, składane są ławki. Miejsce dawnych, tajemnych spotkań pozostaje ciche przez kolejny rok. Stoją na nim tylko dwa pamiątkowe głazy i prosty, brzozowy krzyż. Pomnik na Goduli, Czechy.
16 km od Cieszyna, w Ligotce Kameralnej po czeskiej stronie Śląska Cieszyńskiego, żyją obok siebie Polacy i Czesi. Te dwa języki, dwie kultury wzajemnie się przeplatają. Leśny kościół leży na zboczu góry Goduli. Można do niego dojść początkowo wygodną asfaltową drogą, aż do schroniska Ondraż, później nieco trudniej dostępną leśną ścieżką. W 1931 roku czescy ewangelicy postawili tu pomnik upamiętniający 150. rocznicę wydania patentu tolerancyjnego. Był to dokument wydany przez cesarza Józefa II w 1781 roku, który pozwalał ewangelikom budować szkoły, domy modlitwy i powoływać swoich księży. Wcześniej, w 1707 roku, ewangelicy uzyskali już pewne ulgi. Można było na przykład odprawiać nabożeństwa domowe, a dwa lata później wybudowano szkołę i kościół w Cieszynie. Po wydaniu patentu tolerancyjnego mogły powstać następne kościoły. Nie mogły one jednak mieć wieży ani głównego wejścia od strony ulicy. Kościółki, Dolna Łomna, Czechy. Żeby trafić do tego miejsca, należy wypatrywać rybek. Od czasów pierwszych chrześcijan ryba była ich znakiem rozpoznawczym i symbolem Jezusa Chrystusa. Kiedy pierwszy raz szukaliśmy w deszczu tego ukrytego miejsca, nie sądziliśmy, że będzie nam dane odwiedzić je ponownie. I to w towarzystwie czeskich parafian i niemieckiej orkiestry dętej z Brunszwiku. Okazją do tych powtórnych odwiedzin była pamiątka poświęcenia kościoła w Nawsiu. Było nam bardzo miło, kiedy zostaliśmy przywitani podczas nabożeństwa i zaproszeni na uroczystość w leśnym kościele. Czekały nas jeszcze wyjątkowe chwile spędzone przy wspólnym posiłku. Zapomniany kamień, Lipowa. Przed nami najtrudniejsza wyprawa. Szukamy zapomnianego kamienia. Ten leśny kościół leży poza granicą Śląska Cieszyńskiego, na zboczu góry Kościelec. Spotykali się tu potajemnie na modlitwie robotnicy leśni wyznania ewangelickiego. Do dzisiaj zachował się pamiątkowy głaz, który pełni funkcję ołtarza. Żeby go odnaleźć, trzeba iść w górę korytem strumienia. Za pierwszym razem musieliśmy zrezygnować, choć jak się później okazało, byliśmy kilkanaście metrów od celu. Udało nam się dopiero za drugim razem. Szliśmy do niego po kostki w wodzie. Dzięki wskazówkom leśniczego, wspomagani przez GPS, znaleźliśmy charakterystyczny głaz. Niestety to miejsce jest całkiem niedostępne i zupełnie zapomniane. Na polanie poniżej głazu, gdzie kilka lat temu odbyło się nabożeństwo, leżą teraz przewrócone drzewa. To miejsce spotkań z ciężkich dla ewangelików czasów należy do najlepiej ukrytych. Coś, co kiedyś było zaletą, teraz stało się wadą. Amfiteatr na Wysokiem, Jaworze. Leśny kościół w Jaworzu leży na stromym zboczu Wysokiego. Niełatwo znaleźć sam początek drogi, ale później prowadzą nas namalowane na drzewie żółte schodki. Ten symbol oznacza chyba sposób, w jaki został zbudowany ten leśny kościół, rodzaj amfiteatru. Na stoku góry jeszcze widać ślady kamiennych stopni, które musiały służyć ludziom do siedzenia podczas nabożeństw. Ślady te są jednak słabo widoczne i zarośnięte trawą. Podobno było tu wykopane 13 stopni o długości 30 metrów. Cały leśny kościół mógł pomieścić około 500 osób. Ambona prawdopodobnie mieściła się poniżej. Zaskoczył nas trochę stojący w centralnym miejscu duży niebieski kosz na śmieci. Próbowaliśmy nawet znaleźć dla niego nieco mniej eksponowane miejsce, ale okazało się, że jest trwale przyśrubowany do podłoża. Kamień na Bukowej, Wisła. Zaczęła się już jesień. Szukaliśmy teraz leśnego kościoła na górze Bukowej. Mogłoby się wydawać, że droga będzie bardzo prosta i dobrze oznakowana.
Jednak czekała nas niespodzianka. Nie zorientowaliśmy się, że właściwy szlak prowadzi między zabudowaniami, jakby wprost przez czyjeś podwórko. Długo błądziliśmy po stokach Góry Bukowej, zanim trafiliśmy na leśną polanę, gdzie umieszczono pamiątkowy kamień i ławki. Co roku pod koniec lata odbywają się tu leśne nabożeństwa. Tym razem na nie nie zdążyliśmy, ale na pewno tu jeszcze kiedyś wrócimy. Stół ołtarzowy Jan, Bielsko-Biała. Bielskie Błonia są miejscem relaksu i odpoczynku. Nie wszyscy, którzy je odwiedzają, wiedzą, że w pobliżu czerwonego szlaku turystycznego prowadzącego na Równie i dalej na Klimczok stoi okrągły kamienny stół na trzech nogach. Na jego blacie wyryta jest data 1817. Historia stołu ołtarzowego do dzisiaj nie jest wszystkim znana, nawet tym, którzy mieszkają czy pracują w pobliżu. Ustawiono go prawdopodobnie dla uczczenia 300-lecia reformacji oraz tajnych nabożeństw śląskich ewangelików. W pobliżu ołtarza ustawiono kamień z tablicą, na której umieszczono werset, taki sam jak na równicy z II Księgi Mojżeszowej. Co roku, w pierwszą sobotę września, odbywa się tu nabożeństwo. Tym razem zdążyliśmy. Udało nam się odszukać 9 leśnych kościołów, 9 miejsc, w których spotykali się ludzie, aby chwalić Pana, aby się modlić. Wszyscy ci ludzie potrzebowali miejsc. Czym jest kościół? Czy kościół to miejsce, czy ludzie, którzy się w nim spotykają? W dowolnym miejscu, jeśli spotykamy się w imię Pana, tworzymy kościół. A jednak potrzebne są nam wspólne miejsca, w których nie sami, ale razem możemy chwalić Pana.